Cześć kochani, tu ja Wojtek Pietraszek, rockday.pl. Pokazuję wam dzisiaj wzmacniacz firmy Randall, no Kruca Fuchs, wzmacniacz model RX25RM. No cóż to dużo mówić, już parę modeli Randalla zamieszczałem, pokazywałem wam, w tym był RX15BC, z tego co pamiętam, czyli 15-watowy. Ten jest po prostu wzmacniaczem 25-watowym, no jak nazwa wskazuje. I teraz, co my tutaj mamy na pokładzie tego wzmacniacza? No widzicie, solidny grill. Solidne logo, prawda? No zarobiście. Grill, no jak ktoś przywali, to się nic nie stanie. Dobra, teraz tutaj mamy całe te oprogramowanie, ogałkowanie, otegowanie, prawda? No i mamy tak, zaczynając od tej strony, od prawej, no to wiadomo, włącznik, tutaj nic takiego specjalnego nie ma. Następny jest wyjście na słuchawki, duży jack. Bardzo ważne, to za każdym razem mówię, jak robię jakiś test wzmacniacza, kombo, to właśnie to, że bardzo ważne, żeby te wyjście na słuchawki było, no bo to są wzmacniacze do grania w domciu, więc musimy sobie w domciu umieć też, czy mieć możliwość pogrania cichutko, tak żeby nikt nas nie słyszał. Dobra, teraz tak. Mamy w tym wzmacniaczu reverb, czyli pogłos. No, sterowany od 0 do 10 jest natężenie, to później zobaczymy, jak to brzmi. Później mamy master, czyli master ogólny, prawda, całego wzmacniacza. Teraz mamy equalizer, czyli standardowy equalizer trójgałkowy. Trzy parametry mamy: bass, middle, treble. Dobra, zarobiście, wszystko jest. Teraz tak, overdrive. No i tutaj mamy co? Mamy level, czy po prostu głośność tego przesteru. Mamy gain, czy po prostu przester, nasycenie przesteru możemy zwiększyć od 0 do 10. No i mamy jeszcze taki dopalacz, booster, który nam dodatkowo zwiększa to nasycenie. Sobie posłuchajcie, jak to brzmi. No i teraz kanał czysty, clean. Level, prawda, mamy od 0 do 10. No i tym przełącznikiem sobie przełączamy przester, czy też kanał czysty. No i tutaj wejście na gitarę. Zobaczcie, jak ten wzmacniacz wygląda z tyłu. No, obudowa zamknięta. Według mnie bardzo dobrze i taka konstrukcja powinna być. Numer seryjny, no tutaj nawet podane jest zużycie mocy tego wzmacniacza. No tutaj oczywiście wejście na gniazdo. Bardzo dobrze, że jest wyjmowana wtyczka. To też mi się wydaje, że powinna być podstawa. Nawet jest napisane zużycie mocy. 63 W wzmacnia ten. Nawet jest podane zużycie ilość watów, jaką zużywa ten wzmacniacz. 33 W. Tutaj mamy grill, prawda? Chłodzący. No i mamy tutaj tak. Za pomocą cinczy, czyli takiego zestawu z dwóch kabelków, wpinamy, możemy podpiąć tutaj no cokolwiek, MP3, telefon, cokolwiek, jakiś CD i tak dalej. To jest taki po prostu zestaw, akurat Randall właśnie stosuje. Znaczy nie tylko on, ale głównie właśnie Randall robi takie rozwiązanie, że po prostu za pomocą cinczy. To są akurat takie kable, które można kupić w prawie w każdym sklepie, również muzycznym. Po prostu to są, z jednej strony wychodzi na przykład mały jack, a z drugiej strony wychodzą dwie takie wtyczki. No i teraz tutaj, co jest ciekawe, co w mniejszych modelach wzmacniaczy raczej nie ma, przynajmniej się nie spotkałem w Randallu, że mamy wyjście na foot switch, czyli po prostu przełącznik nożny, którym możemy zmieniać kanał czysty lub kanał przesterowany. To jest bardzo ważne, no bo jak gramy jakiś numer, prawda, który wymaga raz klina, raz przesteru, to po prostu musimy sobie nogą nadepnąć, zmienić ten przester, po prostu zmienić z jeden kanał na drugi. Teraz zobaczymy, jak to brzmi. Do testów używam gitary Flame EXG7. Tak wygląda siedmiostrunowa gitara. Zobaczmy teraz w takim razie, jak to będzie brzmiało na klinie. Uwaga, uwaga. Proszę Państwa, gramy. Czyli tak, mamy włączony klin. Głośnik, powiedzmy, no nie wiem, tak na dwójeczkę. No zobaczcie, jak brzmi na dwójeczce. To jest dwójeczka, master jest na jedynce, więc no dosyć cicho ustawiony, jednak no, ciche takie nie jest. Zobaczmy tak, equalizer ustawiłem w pozycje takie wyjściowe, czyli na 12 godzinę. Zobaczcie, jak to
jak to teraz by brzmiało. Brzmi całkiem zacnie. Zobaczmy reverb. Dam na jedynkę. No widzicie, jest na dwójeczkę i już tak dosyć słychać wyraźnie ten reverb. Zobaczmy na czwórkę. Teraz zobaczymy na szóstkę, niech będzie. Teraz zobaczymy na szóstkę. Teraz nie będzie tak. Już zbliżamy się powoli do końca. Ósemka. No fajnie brzmi, głęboko. Teraz dajemy na maksa. Teraz posłuchajcie, jak będzie full wypas. Naprawdę bardzo głęboki ten reverb. I teraz zobaczmy jeszcze tak ustawienia mniej więcej właśnie tego equalizera, bo widzicie, było poustawione na takie ustawienie neutralne. Spróbujemy na przykład podbić troszeczkę basu. Zmniejszyłem reverb na zero. Na maksa. Te przydźwięki, co słyszycie, to są spowodowane przez moją gitarę, więc tu się zupełnie nie przejmujcie, po prostu mam niską akcję strun, dlatego je słychać. Teraz zobaczmy, jak na przykład dam treble z kolei na. No jest spora różnica. Teraz nam wytnę zupełnie. A teraz wytniemy z kolei bas. Zobaczcie, jak to brzmi. Dodam trebli. Dodam midli. Dodam middle. No po prostu regulacja basu naprawdę daje nam bardzo duże możliwości, no chociażby widzicie.
ustawienie na godzinę 12 ma uzasadnienie właśnie w tym brzmieniu i zwykle tak zawsze ustawiam wzmacniacz jakikolwiek, na którym gram, najpierw w tej pozycji, a później po prostu sobie już dobieram według mojego uznania, powiedzmy dopasowuję, tak? Załóżmy. Widzicie, tak też fajnie brzmi. Można równie dobrze zmniejszyć trochę trebli, a dodać środka. Ustawieniu właśnie widzicie, że te treble już się tak nie przebijają, nie rażą tak w uszy, przynajmniej jeśli tutaj chodzi o odbiór mój kontra wzmacniacz, bo u was troszeczkę może przez przetworzenie tego pliku i tak dalej, i nawet przez wasze głośniki może to troszeczkę inaczej brzmieć. W każdym razie widzicie, no brzmi całkiem fajnie, treble jeszcze same dodam, o, zrobię coś takiego i dodam midla jeszcze, a te z powrotem ustawię. Trzeba przyznać, że kanał czysty naprawdę fajnie tu brzmi, no i ustawienie wasze to już według gustów. Teraz przejdźmy na przester. No dobra, przester. Przester, powiedzmy, damy też na dwójkę, o, żeby mieć porównanie, czyli tak samo jak clean. Mastera nie zmieniam. Taki wychodzi fajny crunch. No bo tutaj zaczyna się dziać, prawda? Im większy gain, tym większa miazga. Zobaczmy jeszcze z reverbem na przykład. O, w takich ustawieniach jeszcze fajnie by... To ja bym się od tego mógł nie odrywać. Mi się to bardzo podoba, takie brzmienie. Dobra, teraz na trójeczkę. Oczywiście bez reverbu nam troszeczkę teraz brakuje czegoś, prawda? Więc reverb, fajne urządzenie, fajnie, że jest wmontowane akurat w tym modelu. To jest na plus. Zobaczmy teraz na czwóreczkę przester. Piąteczka. Piąteczka.
Stan. Miazga powoli się zaczyna. Siódemka. No. Ósemeczka. Dziewiątal. No i dziesiątal. Naprawdę zacnie. Zobaczmy teraz, jak zrobię to, czyli boost. Dodaje naprawdę kopa do tego brzmienia. Tylko że teraz jest jeszcze sprawa taka, że ja ustawiony miałem equalizer na godzinę 12, czyli 12 o'clock, można tak powiedzieć. Teraz zrobię coś, co wszyscy lubimy najbardziej. No i generalnie takie ustawienie jest takie fajne, optymalne. Zobaczmy, jak to brzmi. We'll be right back.
bardzo fajnie brzmi właśnie tapping, który przed chwileczką zagrałem. Bardzo klarownie i tak, tak zdecydowanie to brzmi, właśnie fajnie czytelnie. No oczywiście możemy bardziej tutaj kombinować z equalizerem, bo jeśli na przykład zrobię go w ten sposób, na przykład bas na maksa, treble na maksa. To już rżnie. Jak jeszcze zrobię treble na przykład o, w takim ustawieniu trebli według mnie brzmi naprawdę, naprawdę fajnie i potężnie.
No więc widzicie, kochani, no po prostu brzmienie tego wzmacniacza, no jak widzicie po samym tym teście, aż mi się ciężko od niego oderwać, naprawdę od grania na nim, brzmi fajnie. No i oczywiście jeszcze weźcie pod uwagę jedną rzecz, że jeśli stoimy twarzą, tak jak na przykład kamera jest ustawiona, można powiedzieć, twarzą i mikrofon jest zbiera bezpośrednio jakby z centrum tutaj głośnika, to dźwięk jest zupełnie inny niż gdybyśmy sobie ten piec odwrócili. Na przykład zobaczcie sobie, cofnę jeszcze raz do bass dam na maksa i treb dam na maksa i posłuchajcie teraz, jak to brzmi w porównaniu, można powiedzieć, słuchającego w stosunku do ustawienia wzmacniacza. Więc nawet jeśli komuś barwa, grając tak, mając twarz przy wzmacniaczu, barwa może na przykład nie pasować albo czegoś brakować w tej barwie, to wystarczy wzmacniacz przekręcić. Pamiętajcie, to jest bardzo prosta zasada i mało kto o tym po prostu mówi, że zmienić brzmienie można po prostu stając w innym miejscu po prostu w stosunku do wzmacniacza, do głośnika. Posłuchajcie, jak to by brzmiało na tym, co przez chwileczkę grałem. Ustawiam na przykład pod kątem tak mniej więcej 45 stopni, powiedzmy. Teraz 90 stopni. O, sam się odwracam, skubany. A teraz zobaczmy, jak go ustawimy tyłem. Krzesło mi ucieka. Sam wraca do pozycji wyjściowej. W każdym razie, słyszycie, piec brzmi naprawdę, naprawdę fajnie. Oczywiście im większy przester, tym większe szumy są, to jest naturalne. Więc zachęcam wszystkich do kupienia takiego wzmacniacza RX25RM firmy Randall. No po prostu polecam, Wojtałkę. Hejka, sorry, że przeszkadzam. Jeśli uważasz, że lekcje, które robię na YouTubie są fajne, to może, że zechcesz zapisać się na lekcję gry przez Skype. Jeśli chcesz kupić książkę, którą napisałem o motywacji, gdzie mówię właśnie dużo rzeczy o motywacji, o tym, jak pokonać lenistwo, jak przygotowywać się do ćwiczeń, jaki harmonogram ćwiczeń i tak dalej, to możesz zakupić tą książkę. No i jeszcze oczywiście, jeśli chcesz kupić sprzęt, a nie wiesz też, czego chcesz tak naprawdę, co dokładnie, nie wiesz, co wybrać, to też do mnie napisz. Jako że prowadzę sklep muzyczny, to po prostu chętnie doradzę i sprzedam fajny sprzęt, fajnie brzmiący. Zapraszam i sorry, wracaj z powrotem do oglądania papatki.